Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie. Nie będzie. Nie będzie. Sorry. Raport Martina. Zaczynamy. Zaczynamy raport Martina, pierwszy w tym roku, 3 stycznia 2013 roku. Nigdy się nie przyzwyczajesz, bo mówisz 2013. I tak, to jest początek audycji i nie musicie regulować waszych komputerów ani niczego, na czym to tam oglądacie. Nie będzie dzisiaj widać mojej wrednej gęby. Będzie za to widać czat. O, taki ładny. Nie będzie widać, bo jestem jeszcze chory. Jestem chory. Bardzo mi przykro. I obawiam się, że kaszlenie na żywo by bardzo brzydko wyglądało. A tak, jak mnie nie widać, ja sobie mogę wyłączyć mikrofon, wypluć pół płuca i wrócić z powrotem do audycji. To jest audycja Raport Martina. Przypomnę, dzisiaj będzie gość. O, dzisiaj mam fajny temat. I zacząłem przypominając piosenką, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, bo nie będzie, bo nie jest i nic nie wskazuje na to, żeby miało być, a zwłaszcza na studiach. No bo dzisiaj będzie gościem człowiek, który pisze prace licencjackie i magisterskie i wszystkie. No, ale można dzwonić i zadać pytania, na przykład po ile i tak dalej, i gdzie się zgłosić, żeby mieć, prawda, kupić sobie tytuł magistra i o tym, jak działa system edukacyjny w Polsce według praktyka. No bo, wiecie, jak się chcecie dowiadywać, jak działa szkolnictwo i system, to trzeba znać kogoś, kto się zna. A jak ktoś jest 20-krotnym magistrem i tam pewnie 20-krotnym docentem, może 10-krotnym profesorem, ja nie wiem, no to chyba się zna. To jest najbardziej wykształcony człowiek w Polsce. Tyle napisał prac i tyle zaliczył. Proszę pana. No, raport Martina, pierwszy raz w roku 2013. No to dzwonię do niego. A, stres, cześć! Cześć. Działasz, ale fajnie. Działam, tylko się słyszę chyba. Nie da się co? Co? Słyszę siebie samego. A, to ja cię wyłączę, żebyś nie słyszał siebie samego. A w tym czasie to ja powiem, że my tu mamy specjalnie zainstalowane zagłuszacze, zmieniacze głosu, żeby nikt gościa nie mógł wykryć, znaleźć. Dobra, słyszysz się teraz? Dobrze już jest? Nie słyszę się bardzo dobrze. Ale fajnie. No, dobra. To ja cię przedstawię. Powiem twój numer telefonu, mail, PESEL. Tak, nie? Żeby zagłuszacze, tak. Obejść. Dobra, okej. Okay. No, nie widzicie mnie, ale nie widzicie gościa, to nieważne. Musicie się przyzwyczaić do słuchania teraz przed jak państwem. Radiu, no, co? Jak to w radiu. No, jak to w radiu. Więc, przed wami ludzie, człowiek, który pisze prace zaliczeniowe różne i się tego nie wstydzi. Chyba, że się wstydzi. Wstydzisz mówię, się? Mówię, że czyje zło albo czyni prostytucję intelektualną. Właśnie. Uważasz się za intelektualną dziwkę? Prostytucka, ładniejsze słowo. Trochę tak. Wiesz, to tak fajnie się przedstawia. Przed państwem dziwka. Potencjał intelektualny. Aha. No dobra, ile napisałeś, żeby było z grubej rury? Wiesz, to nie wiem, nie robiłem statystyk. No... Kilkadziesiąt na pewno. Jakich prac? Jakie to były? Jest to w większości licencjaty, bo tego produkuje się w Polsce masowo, szybciej niż bezrobotnych. Dużo szybciej. A tych pierwszych też na mnie brakuje. No magisterek mniej, ale też nie mało. Wow. A jakichś tam pojedynczych prac zaliczeniowych na jakieś, wiesz, po 3-4 strony, na jakieś semestry, dla jakichś upierdliwych nauczycieli, to nawet tego nie liczę. To już, jakie straszne kurtowe ilości. Od kiedy? No, nie wiem, w maju będzie drugi rok. Wow, okej, okay. No to nieźle. A czekaj, to ile tego gdzieś będzie? 20 magisterskich będzie prac? Coś no, nie będzie 20 magisterskich. Kilkanaście na pewno, musiałbym policzyć, no. Ale licencjackich będzie 30 spokojnie. I zaliczyłeś? No, wszystko bez problemu. Czwóreczki, piąteczki. Zdarzają się czwóreczki, ale rzadko. Piąteczki. No czyli właśnie technicznie, jakby to tak pomyśleć teoretycznie, to masz 20 tytułów, no dobra, kilkanaście tytułów magistra,
kilkadziesiąt licencjata. Tak. Nie? No. To powinieneś mieć. Z pielęgniarstwa też. O właśnie, z jakich dziedzin? O Jezu, dużo. No to wymień coś fajnego. Inżynierskie się nie biorę, bo inżynierem nie jestem. Ale jak ktoś potrzebuje, trzeba... to mogę załatwić, spokojnie. Ale to czekaj, jak to jest możliwe? Bo mi się zdawało, że trzeba się znać na tym, co się zdaje, żeby napisać pracę. To ci się źle zdawało. Poważnie? Prace, na których się znam, zawsze mi wychodzą najgorzej, bo myślę, a to nie jest sprawa dobra. Po pierwsze, trzeba wyłączyć myślenie. O kurde. Myślenie to jest coś, co absolutnie tej pracy przeszkadza. Ta praca ogłupia. Myślałem, że wiesz, człowiek się mądrzejszy staje, nie? Czyta myśli, nie? Nie? Wiesz co, przekonałem się, że jeżeli myślisz w pracy, no to promotor też musi myśleć, nie? Mu się nie chce myśleć, nie? No, w sumie mi by się nie chciał na jego miejscu, tak? No, więc wiesz, jeżeli zaczynasz na przykład w pracy pisać własne wnioski, no to nagle jest źródło, własny wniosek, uzasadnić, albo poprzeć źródłem, albo coś tam, to po co się z tym, przepraszam, się przyć? Lepiej wszystko opisać na jakichś nudnych książkach i nieważne, że często przechodzi dalej. Ty, ale ty poważnie mówisz, bo to wychodzi na to, że studia są bezużyteczne. Czy tylko akurat takie studia znasz? Studia nie są bezużyteczne, bo studia mają swoje zalety. Ja nie twierdzę, że są różne studia, no ale pisanie prac w tej formie jest bezużyteczne. No, ale czyli na tytuł magistra się dostaje za napisanie pracy, nie? No, tytuł magistra się dostaje za chodzenie przez 5 lat. Chodzenie. A potem napisanie... Nie wytrzymasz z tymi ludźmi. Aha, no dobra, czyli teraz, jeżeli kogoś spotkam na ulicy i on jest magister, przedstawi się magister Jan Nowak, a teraz to ja będę wiedział, że... Wybierz jakąś dziedzinę. Aha, z dziedziny, no... Nieważne, wybierz, dobrze, politologia, okej? Okay? No, politologia bardzo dobre, tak, magister politologii. To co to oznacza? Zapytaj go na przykład, jak się wybiera władzę Unii Europejskiej, albo podstawową strukturę władzy, takie być banalne rzeczy, no... No tak, że Rada Europy, Parlament... Odwróć różni Radę Europy od Rady Europejskiej, od Rady Unii Europejskiej, te trzy rzeczy, prawda? Albo no, jeszcze no są takie. Zapytaj go, jak wyglądają symbole tych. To pan magister politologii to tak nie za bardzo. Ty, ale poczekaj, bo to na politologii to się uczy teraz o Unii Europejskiej? Trochę powinno, nie? Przynajmniej. No, przynajmniej o generalnie o strukturze władzy powinni, no. No niby tak, właściwie to już... Część Unii, ten kraj. No i co, i on nie wie? Jest dość duża instytucja polityczna, no i na świecie jest jeszcze coś tam wpływowa, więc no... Czyli magister uniolog nie wie, czym się różnią organy. Uniolog to jest inna para kaloszy, jest europeistyka, ci ludzie to już całkiem dramat. To tak powiem, czy ty byś zatrudnił magistra, dlatego że jest magistrem? A nie, nie dlatego, byś że widział magistrem. CV, nie? Nie no, nie dlatego, że jest magistrem, no jakby był ogarniętym człowiekiem, to tak, wiesz, wszystko zależy jaki kierunek, nie? No bo wiesz, bo tutaj tacy dużo studentów, albo przyszłych studentów nawet słucha i oni myślą, że jak w CV nie wpiszą magister, to mają przesrane i nikt ich nie zatrudni. Ale pytasz mnie o coś, że ja się nie znam, czyli jaka jest praktyka zatrudnienia, a to nie jestem specjalistą, nie powinno mi się wypowiadać. I ja mogę ci powiedzieć, co oni sobą reprezentują, a nie czy znajdą pracę. No to dobra, Kaszana na czacie, znaczy, bo mamy czat. Myślę, że papierek się trochę przydaje, jednak jak widzę, to papierek jednak ma swoje znaczenie, bo mówi się, że wszystko wychodzi w praniu, no ale pierwszy trzeba przejść tą selekcję, żeby się dostać, żeby mieć okazję się zaprezentować, prawda? No to trudno, żebyś mówił inaczej, skoro zarabiasz nie, sobie ja na pracę. Ja też mam papierek i se robię następne, przydają się. A ja nie mam, mi się nigdy nie przydały do niczego, no ale jestem programistą, no to może dlatego. Boże, takie pytanie do ciebie. Kaszana pyta na czacie, nie, Kaszananana dokładnie. Pisze licencjat o psychologicznej analizie diabła z Fausta. O co mnie mogą zapytać? Jezus, wiesz co, ja obronę miałem, to już inne pytanie, ja się na obronę złam słabo, miałem tylko jedną, swoją. To, co ci mogą zapytać, czekaj, z tego co wiem, najczęściej są trzy pytania dotyczące, jedno dotyczące zupełnie studiów, więc ci mogą zapytać cokolwiek ze studiów. Najczęściej pytają z pierwszego roku największą idiotyczną pierdołę i definicję. Drugie to ze specjalizacji, to często jest powiązane w jakiś sposób z pracą. Czyli jeżeli ona na przykład, psychologia, tak? No. To ona, jak tam ma jakąś specjalizację, to mogą to w jakiś sposób kazusa powiązać, jak ocenia
jakiś aspekt u Fausta, a trzecia powinna być stricte dotyczącej pracy, czyli na przykład albo metodologii pytają, albo mogą... Wow. Mogą zapoznać się ten temat. Ale to słyszysz Kaszana? To zapisz, czy się mniej więcej będzie zgadzało. To będzie ciekawe potem. No bo tak właśnie praktyczne podejście. Tym, niech ona zapyta promotora. 80% przypadki dają pytania. Tylko dają pytania? Mnie nie lubili. Ty, no ale to już jest, w ogóle to jest jakaś kpina, te prace magisterskie. Czyli może je napisać ktoś, kto nie studiował, bo ty piszesz i zaliczasz. Dobrze, bo nie odpowiedziałem ci na pytanie. Jestem ekonomistą z wykształcenia. Prace ekonomiczne w życiu napisałem dwie. Swoją i komuś. Za swoją dostałem piątkę od promotora, który mnie serdecznie nie znosił, więc chyba nieźle. Sam powiedział, że on jest zły na to, że musi mi dać dobrą ocenę. Ale resztę to tak. Mnóstwo administracji, politologii, stosunków międzynarodowych, z tego jest mnóstwo. Troszkę z pedagogiki, z psychologii, znaczy dwie. No mówię, stosunki, politologia, administracja, to są trzy największe, ale też różne. Stosunki. Bardzo różne, naprawdę. Europeistyka, amerykanistyka, coś tam jeszcze, więc musiałbym sobie teraz poszukać. Niektóre są tak nieokreślone, że właściwie mogło być na kilka. Dobra, powiem ci, jak standardowo... Zarządzanie jeszcze sporo racji. O, zarządzanie, no tak. Powiem ci, jak standardowo wygląda podejście do pracy, co ludzie myślą, jak się pisze pracę standardową. Mam tutaj taki obrazek, jak ktoś widzi, to zobaczy. Ale ja przeczytam, że jest tak. Najpierw jest full mobilizacja i wola walki. Bo słuchaj, chwilę. Potem jest drugi etap, zwątpienie. Potem przychodzi smutek. Potem drzemka. Potem panika. Potem pisanie przez chwilę. Potem jeszcze większy smutek. A potem przychodzi człowiek i pyta: kochanie, ile napisałaś? A ona mówi: pół strony. I to jest cały dzień. I ogólnie ludzie, chodzi o to, że ludzie strasznie panikują. Z kogo bym nie słyszał, to mówię, że to strasznie dużo roboty, nie do zrobienia, cały rok trwa. Ile ty piszesz pracę? Ile to trwa? Ale ja tak nie jestem dobrym przykładem. Ja na przykład rozumiem swoich klientów, dlaczego oni mnie zatrudniają. Bo no, ja pisząc swoją pracę, byłem bardzo bliski zatrudnienia kogoś. Wow. Dlaczego? Bo uczelni nie dają żadnego wsparcia. Przeciętny magistrant, który prawda po 5 latach studiów, dla niego napisanie 4-stronicowego artykułu naukowego, który powiedzmy byłby normalnym kawałkiem pracy, jest zbyt trudne. Oni nie umieją robić przypisów, odpowiednio redagować pracę, odpowiednio graficznie ją przygotować, nie umieją, nie znają formy pisania i się tego nie uczy. Nie uczy. No dobra, się, ale oni mają 5 lat, żeby się tego nauczyć. Oni wiedzą, że będą pisać pracę, nie? No dobrze, ale to ktoś musi im pokazać. Zacząć. A ja sami przykład... nie mogą znaleźć tych informacji? To za trudne? To jest takie proste. No. Ja, wiesz, człowiek nie wie. Ja dawałem swojemu promotorowi kawałki pracy i pytaniem, czy to jest dobrze, bo nie miałem pojęcia. I on tak nie potrafił mi, nie chciał bardziej mi odpowiedzieć, był zajęty, miał mnie gdzieś. I to człowiek tak pisze, nie wie, czy pisze dobrze, to chodzi, czy tak się pisze. Nie są zupełnie przygotowani. Nie ma... takiego podejścia, żeby pomóc. Z tego, co wiem, na najlepszych uczelniach, to od pierwszego roku, co tydzień, dwa, trzy, mają pisać, żeby kilkustronicowe eseje i oddawać. W ten sposób oni się uczą kultury pisania, umieją pisać. A dla kogoś, kto całe studia napisał może najwięcej 3 strony, nagle ma napisać pracę na, powiedzmy, 90-100 stron naukową, z metodologią, prawda, kolejnością, gdzie z odpowiednim językiem, odpowiednio korzystając ze źródeł, to go przerasta. Dla mnie pierwsza moja praca to był na początku horror. Po prostu horror. Nie wiedziałem, jak do tego podejść zupełnie. Jak się już przełamałem, to było proste, ale początki były trudne. No w sumie racja. Rzeczywiście, to skąd się człowiek może nauczyć, jak pisać prace licencjackie? Jak to te wszystkie techniczne rzeczy opanować? Są jakieś kursy, ludzie, może szkolenia zrób? Trzeba się po prostu przemóc i próbować, no. I tyle, no trzeba się wziąć i zacząć pisać. No, w praktyce, no to tak jak się człowiek uczy pływać, no w pewnym momencie musi wejść do wody, nie? No racja. No dobra, tak, okej. Okay. Tak samo jak rozumiem panikę kogoś, kto ma wejść do wody i nie umie pływać, ale wiadomo, że ta osoba w końcu przebije swoją panikę i się nauczy, prawda? No oczywiście. No dobra, pytanie takie jest praktyczne. Ile trwa
dla ciebie, jak już kogoś obytego i z doświadczeniem, ile trwa napisanie pracy z politologii, administracji czy czegoś takiego? A na kiedy ma być? Na kiedy ma być, no. Jak z tym trzeba nauczyć się języka studentów, a kiedy egzamin? No to pytam się, na kiedy ma być? No ile mi zapłacisz? No nie, no, ale jest jakaś granica możliwości. Dobre pytanie. Dobre pytanie. Tak. A ile nieprzespanych nocy mi zapłacisz? A, no dobra, kiedy tak, możesz napisać... Zdarzyło mi się napisać licencjat w tydzień. Przez ten tydzień zdążyłem zaliczyć 3 ostre imprezy i zerwać z 2 maskami. Jesteś. Jeszcze zdążyłem napisać licencjat. I zapoznać te laski też pewnie, czy nie? To już było wcześniej. Były 2 naraz, z tego wnoszę, logicznie rozumując tutaj. No tak, ale one były z tobą, to nieważne. Ja w ogóle, co za brak moralności. Nie dość, że piszę pracę, to jeszcze 2 laski naraz. Ale nie, wracając do tematu, powiem tak. To wszystko zależy od ile jest materiału. No na pewno, ale bo ty mnie teraz właśnie... Jakiś banalny, gdzie, prawda, jest setki książek i tylko idzie do biblioteki, nabiera sobie 20, 30 i jak trzeba szukać długo materiału, no to się męczy z tym bardziej. Jak jest badanie, no to trzeba się z tym babrać, to też jest czas. To nie jest trudne, tylko wiesz, wszystkie tabelki, wykresy, to nie jest trudne. No tak, to jest pracochłonne bardziej niż trudne, tak? Tak, i to mówię. No ale mówię, powiem tak, jak mam inne rzeczy i planuję spać, no to 2 tygodnie. No właśnie mnie... Częściej to trwa dłużej, bo ja oddaję pierwszy rozdział, tam sprawdzają promotora, ja mam przerwę, robię przez ten czas co innego, on zbiera kasy i tak dalej, więc to w praktyce trwa troszkę dłużej. Czasami nawet kilka miesięcy, bo to przez promotorów, ale jak miałem, że usiądę i piszę od początku do końca, tydzień da się napisać, wiem, że da się krócej, ale to musiałbym naprawdę być mocno spięty, da się w jeden dzień, 2 dni da się. Masakra, po prostu. Właśnie mnie przekonałeś, żeby nigdy nie zatrudniać nikogo, kto przychodzi i się chwali tytułem magistra. Jak tylko się ktoś chwali, że ma tytuł magistra, albo wspomni o tym, wywalę za drzwi. No, ja bym przyszedł, nie będzie u mnie pracował ktoś taki. Ja użyłem na 30 tytułów magistra, bo ty na przykład napisałem pracę. No ale ty się tym nie chwalisz, że jesteś magistrem, bo wiesz, ile to jest warte, mniej więcej. Nie, wiesz, to bywa bardzo różnie. Właśnie najgorsze jest to, mi jest bardzo przykro, wobec ludzi, którzy ciężko zapracowali na swojego magistra, napisali świetne prace, bo takie też są, i są po prostu utopieni w całym bagnie tego byle jakości. Czekaj. To jest oszukane pokolenie, to nie są ludzie, dokładnie, którzy papier da mi pracę, tylko ludzie, którzy wiedzieli, że papier nie daje im pracy, mają często świetną wiedzę, świetne oceny, zdobywali wiedzę i doświadczenie na własne. Pan jest magistrem. No. Dobra, okej. Słuchacie audycji Raport Martina. Dzisiaj jest o pisaniu prac licencjackiej i gadamy z praktykiem. Masz trochę chwilę czasu, parę minut jeszcze, tak, co? Tak, spokojnie. Dobra, to ja bym zrobił taką małą przerwę na muzyczkę. Bo nie wiem dlaczego, ale mi się z tą piosenką skojarzyło to, o czym gadamy. O kurze. Mam bardzo ciekawy kwiatków, jakie klienci wysyłają. I to będzie za chwilę. A pamiętajcie, że możecie dzwonić i zadawać pytania. Możecie też pisać na czacie, to ja powtórzę, ale zawsze lepiej i fajniej zadzwonić. A ja ci puszczę piosenkę, tylko cię muszę przełączyć, żebyś ją słyszał. Dawaj. O kurze. Zdechnęła kura, że już dość, od dziś ogłasza wielki post. Wypinam się, zamykam sklep, chromolę monokulturę. Przestaję znosić tyle jaj, od dziś o siebie tylko dbam. A jeśli chcą przekraczać plan, niech sobie znajdą inną kurę. Kiedy kura mówi nie, rewolucja niech żyje. Niech wyzyskują kogo chcą, by se zbudować drugi dom. Ja ich dobrobyt w dupie mam, ja się nie będę dla nich trudzić. Ja z damy owszem nie mam nic, dziewiczy mi nieznany wstyd, lecz tej niewoli nie chcę wbić, ja się dla planu nie chcę kurwić. Kiedy kura mówi nie, rewolucja niech żyje. Chcę być wzorem pełnym cudów, najlepszą z wszystkich nośnych kur. Ja telewizji zamknę dziobrzem rekordzistką w województwie. Dyplomem mogą mamić mnie, zarzucać eksportową sieć. Ja mam swój honor i swą cześć, nie dam dyplomem się ogłupić. Kiedy kura mówi
rewolucja nie żyje. Niby kogutów przerwać chórzem, najłatwiejsza z wszystkich dupni przysłowiowych, którzy mózg, to dziś kogutów ja wybieram. Bo impotentów mam już dość, to ma być kogut na spał chłop. I nie dla jaj ma robić to, ale dla mojej przyjemności. Kiedy kura mówi nie, rewolucja nie żyje. Kiedy kura mówi nie, rewolucja nie żyje. Raport Martina, wracamy znowu do programu. Ja muszę robić takie przerwy, bo ja trochę chory jestem lekko. I dalej jest z nami gość, mam nadzieję, już teraz chyba działa. Jestem. Jest, dobrze. Słyszałeś coś o kurze? Tak. Znasz tę piosenkę? Co? Co? Mam milion dyplomem, tak? No, było coś takiego właśnie, tak się mi się przypomniało. To był w ogóle zespół reprezentacyjny. Pamiętajcie, kupujcie piosenki ludzi, których słuchacie, no bo nie będą ich robić, więc to ogólnie takie zawsze przypominam, że... Ja będę mieszkać w nowym pudełku. No. Dobra, okej, wracamy do rozmowy. Ludzie tutaj pytali, czy pisałeś dla kogoś, kto zasługiwał na ten tytuł? Tak. O. Jak to było? Pewien pan... Był już magistrem historii, zresztą świetnie się znał, bo z nim rozmawiałem, widać, że miał olbrzymią wiedzę. Pracował w pewnej instytucji państwowej i potrzebował po prostu papierka z administracji. Więc zrobił błąd, zamiast iść na podyplomówkę, zrobił sobie licencję i stwierdził, że on nie będzie poświęcał ileś weekendów, które może spędzić z rodziną na pisanie, prawda? Mhm. Zwoli zapłacić jakąś tam sumę pieniążków i zlecić to komuś innemu. Jemu się praca podobała, bardzo fajna dyskusja. No proszę. Nawet tacy są, co zasługują na tytuł magistra. Jest takich mało. Są ludzie, którzy na przykład ja wiem, że oni po prostu nie mają na to czasu. Pracują. No dokładnie. To jakby inaczej na to patrzę. Są, którzy wiem, że oni by to zdążyli zrobić, ale nie mają czasu. Mają rodzinę. Dużo takich jest, czy nie? Mało. Znaczy, ja nie trafiam. Znaczy, rzadko trafiam. Okej, spróbujmy odebrać kogoś. Może się uda? Cześć, słuchać mnie? Cześć! Ja myślałem, że to Rafał. No nie, tu Kaszana, tylko nie za swojego Skype'a dzwonię, bo się nie przelogowałam. Rzuć pytaniem jakimś kontrowersyjnym najlepiej. No to Maćku, chciałam spytać ciebie, skąd przekonanie, że uczelnia nie pomaga osobom, które piszą prace dyplomowe, bo ja jestem osobą, która właśnie pisze i mi uczelnia strasznie pomaga. Okay. Po pierwsze, no troszkę zgeneralizowałem fakt. Tylko, że uważam, że jesteś odosobnionym przypadkiem. Mam pytanie, jesteś na prywatnej czy publicznej uczelni? A, publicznej. O, to jest. A jednak. Bo wiesz co, ja powiem, ja jestem, skończyłem UJ. Ta uczelnia jest tak skostniała, to jest dramat. Ja potwierdzam, ja zacząłem UJ. To dużej... Ja zacząłem UJ, nie skończyłem, ale to no, masz absolutną rację. Ja potwierdzam to, co mówisz. Gratuluję, naprawdę, zazdroszczę. Ale... Wracając do twojego, no może troszkę generalizowałem, ale wiesz co, nie tak bardzo. W większości wypadków no, nie są dobrze przygotowywani. Mam znajomą, która jest naprawdę dobrą studentką pilną i ja wiem, że ona ma dużą wiedzę z tego, co robi. No bo przerażona, ona do mnie zadzwoniła, poprosiła mnie o pomoc, ja tam jej powiedzmy, no pomogłem jej tak, że jej dałem kilka rad, jak stworzyć plan pracy, jak zacząć, takie rzeczy. Rzeczy, które nic zwyczajnego, te powinien powiedzieć jej promotor. Bo to jest rola promotora. No bo właśnie, wiesz Maćku, u mnie specjalnie otworzyli na takie coś seminarium i my się właśnie uczymy. Że na seminariach no, wygląda to albo, że nie ma seminariów, albo są tylko w teorii, albo jest, prawda, robi się jakieś dziwne referaty, no nie są one wystarczające. No właśnie, ja nie wiem, jakie to uczelnie w takim razie twoi klienci na jakich się uczą, ale no u mnie to my się uczymy nawet, jaka ma być interlinia między, no, liniami w Wordzie, nie? Poważnie? Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś uczył, jak się pisze pracę. To jaka to uczelnia? Uczymy się,
To jest Uniwersytet Wrocławski, konkretnie Wydział Filologii i takie rzeczy autentycznie, ile akapitów może być, kiedy stawiać kropki, jakie długie mają być zdania, po ile słów, no już takie pierdoły, że tak powiem, ale to uczą bardzo dokładnie tego. No to naprawdę chlubny wyjątek na to wychodzi, nie? Tak, bo serio, no ja wiem dlaczego ci ludzie, którzy się do mnie zgłaszają, w większości po prostu nawet nie wiedzą jak zacząć. Okej, okay, dobra, Kaszena, jakieś pytanie jeszcze? Jak coś to zadzwonię, to cześć. Dobra, okej, okay, fajnie. Uciekła. No nie, ja muszę tak trochę skracać, bo mamy tylko godzinę. Dzisiaj nie możemy przedłużać, więc jakby ktoś jeszcze chciał dzwonić, to dzwońcie. Jak Kaszena jeszcze ma pytanie, to też. Ja tylko przypomnę, bo ludzie pytają, kim jest dzisiejszy gość. No więc to jest gość, który pisze pracę. Jakie właściwie piszesz prace? Rodzaje, tak szybko, jakbyś miał wymienić. Co tam? Matury. Matury to jest fajny sezon. Wiesz, 2 godzinki posiedzi człowiek, dłużej się męczy nad bibliografią, idzie na pracę, zarobi stówkę, dalej. Ale piszę licencjaty zaliczeniowe, jakieś tam podyplomowe, magisterki, doktorat też się zdarzył. No i właśnie chodzi o to, że ty napisałeś tego kilkadziesiąt przez 2 lata, a Kasza napisze jedną, więc lepiej ciebie zapytać o to, jaki jest stan... Ja sobie zdaję sprawę, że może troszkę zgeneralizowałem, ale w większości wypadków jest jednak tak, jak mówię. No. Dlaczego? Bo tych studentów jest po prostu za dużo. I promotor nie mógł pomóc każdemu. A on chce w ogóle? Są tacy? Są tacy, co chcą. Są. No proszę. Nawet są tacy promotorzy, co nie traktują studentów jak bydło. Ja ich nie lubię. Ja ich nie lubię, bo tacy się łatwiej zorientują, że coś jest nie tak. A coś jest nie tak? No, że ktoś inny pisze, że idiota zaczyna pisać dobrą pracę. Kilka razy dostałem uwagi, musiałem pogorszyć pracę. Ale z tego, co już rozmawialiśmy wcześniej, i tutaj pewnie się zdziwicie, to jest legalne. Tak, to jest w pełni legalne. Mało tego, jeżeli sprawa wyjdzie, ja jestem poszkodowany według prawa. Mhm. Także dobry zawód. Ja wysyłam komuś wzór i teraz mam prawo z niego korzystać. Ale nie ma prawa się pod nią podpisać. Tak, bo przypomnę, że o ile prawa, no to jest kwestia praw intelektualnych, prawa majątkowe można przekazywać, praw autorskich nie wolno przekazywać ani sprzedawać. Inaczej mówiąc, nigdy... To jest skomplikowane w rozumieniu o prawach autorskich, bo w rozumieniu prawa podatkowego to jest inne rozumienie. Autorskich, tak. Tak, ale prawa do autorstwa jest niezbywalne, prawda? Tak, czyli... Wyjątki jak z tym Ghostwriterem, ale to... Ale ten, kto stworzył, zawsze się będzie mógł na tym podpisać i nigdy nikt inny nie będzie się mógł pod tym podpisać. No tak, no, działa prawo. Generalnie, prawda, ja nie składam roszczeń, ale gdyby po prostu ktoś zaczął robić problemy, no to nie będę miał wyjścia. Darek mówi, no to ty, gościu, teraz możesz szantażować swoich klientów. Oj, no kwestia moralności, no mógłbym, fakt. Wiesz, ja mam, moimi klientami byli różni ludzie, prawda, urzędnicy, policjanci, nauczyciele, nauczyciele. A jakaś szycha? Kwaśniewski u ciebie pisał za moją pracę? Nie, u kolegi. Nie, żartuję. Jemu chyba towarzysze moszkiewscy pisali, nie wiem. Ja. Chyba mu źle. Ile to kosztuje? Bo w ogóle nie mówiliśmy ja o tym. Ja sam to przebronił. Nawet on, no tak. Ile to... Aha, właśnie, no to ktoś znany. Czy ktoś znany taki bardziej? Nie. Ciebie nie? Jeszcze nie. Pewnie znaczy, będzie. Słyszałem o takich przypadkach, ale ja nie. Dobra. Ile to kosztuje mniej więcej? Wolałbym nie mówić o pieniądzach, ale różnie. To niestety prawda jest taka, że nie zarabia się na tym kokosu. Jeżeli ktoś chce się wziąć za tą fuchę, to 2 sprawy. Po pierwsze, to ciężki kawałek chleba. Chyba na odbicie się nerwicy. A po drugie, zróbcie coś dla mnie i bierzcie raczej więcej niż mniej, bo są tacy dyletanci, którzy biorą po 10 zł za stronę. On napisze taki licencjat, czasem 2. Pójdzie fama, że ktoś pisze za 500 zł. I potem on stwierdzi, że ma wszystko, bo za 500 zł to się nie opłaca, bo się absolutnie nie opłaca. I potem ci, którzy piszą normalnie, będą musieli, prawda, tłumaczyć, że za tyle się nie da. Rozumiesz, psucie rynku, potworne. No to jest psucie rynku, dokładnie. Zresztą to samo zjawisko jest wśród freelancerów, programistów, bo mam konkurencję ze strony wszystkich różnych studentów, którzy robią prawie za darmo i robią straszne dziadostwo. No po prostu rynek musi się... O to chodzi, że ja nie mogę konkurować z jakością, dlaczego? Bo jakość nie ma znaczenia.
On tak dostanie czwórkę i piątkę, rozumiesz? Zda, konie, tam gdzie są i truje, to się nie pobecy. O to chodzi, że jakość tu się nie przekłada, więc często ten klient, że jemu nie jest potrzebna większa jakość specjalna. No w sumie to. Gwarancja, żeby to nie był plagiat. Smutny zawód, no. To mówię, no ja biorę więcej, niech będę powiedział, będę od 15 do 20 zł, zależy od terminu, tematu i tak dalej. Za stronę? Za stronę. A ile stron ma mieć praca właściwie? Licencjacka to jest około 60 stron, magisterska około 90-100. A właśnie, a jak ty szukasz klientów? Bo to się trzeba jakoś tak konspirować? Konspiruję się z kilku powodów, bo nie chcę mieć jakichś natrętów, którzy będą mi 5 razy zaskarżać, jeśli będę tłumaczył, że nie jestem wielbłądem. No właśnie, to ja rozumiem. Trudno się też rozliczyć z urzędem skarbowym z kilku powodów, bo kto mi tu podpisze umowę? A no tak. Nawet jakbym chciał, to... No właśnie. Znaczy, no da się, tylko na przykład za granicą, mając firmę. Ale nawet nie o to chodzi. Rzeczy. Chodzi o to, że nikt nie... To jest dla niego cyrograf. Bo mówiłeś o tym, że mogę kogoś szantażować. Tak jest, tylko no mam jakieś dowody, a tu mam człowieka na papierze. No, czyli jesteś skazany na czarny rynek. No to dobrze. Nieopodatkowane, no to tylko gratulacje chyba, że możesz sobie ten po cichu wszystko pracować. No to dobrze, nie? No, no właśnie, ale jak szukasz klientów? Jesteś kontrola skarbowa, nie słucha teraz. No wiesz co, po pierwsze my jesteśmy za granicą. Zmieniłeś pracodawcę na tym? Co? Myślę, jest to, jak szukam klientów różnie, czasami oni znajdują mnie, troszkę poczta pana to próba. Czasem robię przez takie pośrednictwo firmę, która tam się bawi w te pozycjonowanie Google i tak dalej, ale to niestety oni paskudnie płacą, więc wiesz, to raczej... O, da się ciebie znaleźć przez Google? Jak cię znaleźć? Nie, da się nie znaleźć. Google miałem stronę jakiś czas temu, ale stwierdziłem, że to nie ma sensu, bo jest tak konkurencja, się nie znam aż tak dobrze na pozycjonowaniu, trzeba mnóstwo siły, a te strony skaczą potwornie. Bo ja rzeczywiście, tego jest wpierone. Tak, pisałem prace licencjackie, cała strona, same takie. Ale posłuchaj, prace licencjackie org. Zerknij sobie, jakie strony są teraz, wpisz za tydzień. Zobaczysz, że będzie. Racja. Oh my goodness. No, różne, w dużej części, no, poczta kontrolowa, no. Ale ci ludzie tak się jakoś nie kryją, widzę. Nawet oferta, cennik, wszystko. Nie, nie kryją się, absolutnie się nie kryją. No to... Dobrze, no będzie ciekawe. No jakieś ten działalności gospodarcze jakoś kombinują, no. No dobra. Tak, ja firmy różnej pisałem, nigdy jeszcze od niej nie dostałem żadnej, wiesz, ani faktury, ani PIT-u, ani nic takiego. Nie dobra, jaki jest według ciebie stan polskiej edukacji? No bo masz jakieś tam doświadczenie, bo kontakt z wieloma uczelniami. Okej jest, czy to nie jest nie tragedia, okay. Tylko... Wiem, że studenci to idioci, prawda? No, a są, tak? No, ja tak sądzę, ale nie wiem. Nie, ja uważam, że to nie jest wina studentów. No, a czyja wina? Nie wina idioty, że jest idiotą? Kadry. Już ci tłumaczę. Wyobraź sobie, że... Dobrze, wyobraź sobie siebie jako idiot. I teraz tak. Ja ci proponuję... No, byłem kiedyś, nawet dobra, nie muszę tak ci... Dobrze, no to wyobraźmy sobie ciebie kiedyś i proponuję ci pracę. No. 5 tysięcy miesięcznie, nic biorę. Nie ubezpieczę. No to jak to? To jesteś idiotą? No jestem, no miałem sobie wyobrazić. Kto jest większym idiotą? Ja, że się zatrudniam, czy ty, że bierzesz tą pracę? No chyba ty. No właśnie. Tak samo jest, jeżeli jest ktoś, kto, no wiesz, nikt nie myśli, mało kto o sobie myśli jako idiota, prawda? No jeżeli tak, tego sobie to myśli, jest nieszczęście. To jest inteligentą. I teraz tej osobie wmawia się, że ona może iść na studia, prawda? Wmawia się, że jest inteligentna, wmawia się, że ma ten poziom do młodego, wykształconego z wielkich miast i przez 5 lat się tej utwierdza. Nie można mieć do niej pretensji o to, że ona naprawdę tak myśli. Nie no, wiesz co, można jednak, bo ja tutaj zakładam jakąś indywidualną odpowiedzialność, bo mimo, że sam byłem idiotą, to szybko wyszedłem z tego stanu przez samą tylko obserwację rzeczywistości wokół siebie. No, a poza tym, wiesz co, bo to jednak ludzie chyba sobie zdają sprawę z tego, że studia w tych czasach są trochę... Teraz większość studiów jest niedorzeczna, to znaczy nie pasuje do rynku w ogóle. Nie? No dobrze, ale co oni mają robić? A no, ale są możliwości inne. Jakie? Pracować. Po co? Na przykład. Uczyć się nie na uniwersytetach.
Ale poczekaj, bo przecież studia to nie jest jedyny sposób uczenia się wiedzy, nie? No dobrze, ale po co iść do pracy i się męczyć, jak można przez 5 lat żyć gdzieś na utrzymaniu rodziców? Żeby się czegoś nauczyć, bo po 5 latach można zostać dalej idiotą, albo można już być na jakimś poziomie. No ale nie wymagaj od człowieka, co ma 18-19 lat, żeby on w pełni to zrozumiał. Ej, no nie przesadzajmy, no chyba... Do 18 roku życia im się zabrania pracować, tak? No to prawda. I potem wymaga, żeby oni nagle w wieku 18 lat z dnia na dzień zrobili się świadomymi pracownikami, którzy wiedzą, znają doskonale rynek pracy i tak dalej, i tak dalej. Hmm. No widzisz, po to jest na przykład radiokontestacja, wymyśliliśmy, żeby to ludziom uświadomić, zanim będą mieć 30 lat i za późno trochę będzie. Znaczy nigdy nie za późno, ale można ułatwić ludziom start. Nie, no ja uważam, że problem jest z tym, że kadra robi tak, bo jak nie będzie studentów, to nie będzie kadry. Jak nie będzie kadry, to nie będzie doktorów i profesorów. No tak. No oni mają tylko, myślą o swoim interesie, a nie interesie jakimś publicznym. Okej, okay. Słuchacz jest to... Kwiatki z pracy powiem. Jakie są kwiatki, takie fajne historie. Dobra, cześć Jacek. Czołem, kłaniam się. Jacek Zdanie się kłania z tej strony. Hej. No ja takie mam, chyba mogę się wypowiedzieć w tym temacie, bo ja sam studiowałem na Politechnice w Poznaniu, potem tam pracowałem. A teraz mam porównanie, bo pracuję na Uniwersytecie w Danii. I naprawdę przerażające dla mnie było to, co powiedział tu gość przed chwilą, że no nie jest w ogóle wina studentów, że oni przecież kładą im do głowy takie rzeczy. No, nie w ogóle. Która jest? No, to jest jeden z największych problemów dzisiejszej jakby kształcającego w Polsce, to jest właśnie student. Ten materiał, który przychodzi z liceum, jego oczekiwania względem uniwersytetu. Inna sprawa, że są... Ale wykładowcy się na to zgadzają, głaszczą po główkach zamiast kopnąć w dupę. Zgadzam się, ale ja też wina po stronie wykładowcy też jest ogromna, ale wiesz, ale jeżeli ja kupuję sobie jakiś gówniany samochód, to jest moja wina. Student. Poczekajcie, bo jedna osoba naraz, bo mówicie jednocześnie. I Skype się zaczyna. To prawda, że to jest kwestia tego, jaki są wykładowcy, tacy studenci, ale to jest wina w znacznej mierze tego systemu, gdzie jesteśmy... Że ludzie na uczelniach w Polsce są karani za to, jeżeli zrobią krzywdę studentowi, na przykład go zrzucą z roku albo zrzucą go rok niżej, a już nie daj Boże wyrzucą ze studiów. Natomiast inna sprawa... No poczekaj, no to daj odpowiedzieć Maćkowi, co na to odpowie. Tylko, że widzisz, jest kwestia odpowiedzialności. Jesteś doktorem? Właśnie, kończę doktorat, szczerze. Okej. Jak skończysz doktora, złożysz przysięgę doktorską, z tego co mnie pamięć sobie, prawda? Mm-hmm. Tak? Co? Co to tak, jest? Tak, jest. Przysięgam, jesteś, że co? Właśnie. Tam, między innymi nie pamiętam dokładnie, chodziło chyba o dbanie o poziom nauki, pewne normy moralne i tak dalej, i tak dalej. Dobrze mówię? Aha. Nie więcej tak, to we wszystkich krajach wygląda tak samo praktycznie. No, tak się domyślałem, więc nie jestem specjalistą, dlatego też ciebie pytam. I w tym momencie, jeżeli ktoś złożył tą przysięgę, więc dla mnie profesorowie, doktorowie powinni być elitą intelektualną kraju, też moralną. I oni powinni powiedzieć nie, no to dobrze, będzie nas mniej, ale trzymajmy te uczelnie w jakiś poziom. A oni nie. Wiesz, oni... Maćku, a... Chwilę, taka... sekundę, bo zanim jeszcze jedna ważna sprawa. Wymagasz od 19-latka, żeby on sam się batorzył, przyznał, tak, że umie, powiedział przed rodzicami, że nie, jest idiotą i woli iść do łopaty, ale nie wymagasz tego od dorosłego, wykształconego człowieka, który powinien mieć wyższy poziom, który powinien być bardziej siebie świadomy. Ci co, doktorowi... Pozwól mi to skontrować, słuchaj. Proszę, no dobra, niech odpowie Jacek. No, słuchaj, tak, wymagam od 19-latka tego, żeby już człowiekiem na tyle dojrzałym, żeby wiedział, co chce robić w życiu, w czym jest mocny, w czym jest słaby, jakie ma braki z liceum. Bo na przykład ja osobiście wiedziałem, że jak przychodzę na studia, po co... Na ten kierunek, który chciałem, to nie był kierunek przypadkowy. Wiedziałem, co chcę robić i zrobiłem to szybko. Natomiast, tak ci może powiem, że gdy pracowałem na Politechnice w Poznaniu i przeniosłem się do Danii, to moja pensja wzrosła dokładnie 9,5 raza. Gratuluję. Dzięki temu ja się mogę skupić na pracy z jakąś tam, powiedzmy, 15 studentami i na moim doktoracie. Ja natomiast w Poznaniu pracowałem przez moment na 3 etatach. I to, że nie mamy sprywatyzowanych uczelni, że mamy absolutną zerową, po prostu konkurencja między uczelniami jest na jakiś totalnie na głowie postawionych i finansowanie uczelni w Polsce, to są jakieś postawione na głowie zasady, wszystko to racja. Tak jest, no niestety, natomiast... To wszystko racja.
tylko wyciągamy... Dobra, Jacek, okej. Okay. Jakieś pytanie na koniec, żeby... Tak, ja mam takie pytanie, a jak ze swojej strony, co byś zrobił, gdybyś nagle ktoś cię mianował ministrem edukacji w Polsce i ZUS-a przysadł? Dobra, dobra, dzięki Jacek. Odmówiłbym przyjęcia tej teki. Odmówiłbyś? Tak. Dlaczego? Bo że to uważasz jest niereformowalne? W całym systemie, wiesz, edukacja jest tylko jego jakąś tam częścią. I wiesz, kolega, który tu mówił, Jacek, tak? Jacek. Jacek, rozumiem, tylko wyciągamy inne wnioski. Ja po prostu uważam, że jakby pewną tą odpowiedzialność powinien brać człowiek pełnym wykształceniem. I teraz, Jacku, czy ty będziesz miałeś odwagę cywilną w Polsce powiedzieć studentowi, że jest idiotą? Bo wymagasz od niego, żeby on przed swoimi rodzicami przed tym powiedział. No to ty miej też odwagę i powiedz dziekanowi, to taki twój rodzic na uczelni, że studenci to idioci i połowę powinni wywalić. Ja mówię głośno wszystkim, włącznie z radiem, piosenkami, że student to idiota. Wymaga to od studenta pierwszego roku, to ja wymagam od niego. Dokładnie. Ale poczekaj, bo jednak jest różnica, wiesz co, jest tu pewna różnica i ona jest, może ją przegapia, że ja do niej przykładam duże znaczenie. To, że kadra na uczelniach nie dba specjalnie o poziom, no to jest jedna rzecz, ale to, że nie dba student o swój poziom, to różni się tym, że to jest jego własne życie i on będzie ponosił konsekwencje. To, że wykładowca nie dba o poziom, to jego to nic nie kosztuje. Ale kiedy, wiesz, 18-latek swoim własnym życiem ryzykuje, więc to jest... Ale oni reklamują i część ludzi naprawdę jest przekonany, że są wykształceni. Wyjeżdżają na zachód i... No tak, i się okazuje, że nie są. No, to... no właśnie, więc oni też są okłamywani. No ale czekaj, ty poważnie uważasz, że większość młodych ludzi naprawdę szczerze uważa... A właściwie to może i rację. Tak, to jest... większość ludzi myśli o sobie jako ludzie inteligentni, to normalne. No... No to chyba jest smutna prawda. A jeszcze wracając do kadry. Tak szybko ci powiem, większość to też prezentuje bardzo niski poziom intelektualny. Ja wiem, jakie mam uwagi do prac. Ty to bardzo ładnie powiedziałeś. Ja głównie mówię, że to jest banda idiotów. To jest banda idiotów. Na tych nie wszyscy. Na uczelniach no wszyscy, tak. Jest lepiej. Fakt, dużo lepiej. To jest olbrzymia różnica. Politechniki, a uniwersytety, czy wyższe szkoły, to jest niebo i ziemia, ale wracając, typu dostaję pracę no o... mocarstwie w Chinach. Pisałem tam o jego gospodarce, o tym, że no, ważną częścią polityki jest handel bronią. A tylko wspomniałem, prawda? Mm-hmm. I dostaję odpowiedź, że czyżby pan pozytywnie oceniał handel bronią pod względem moralnym? To jest stosunki międzynarodowe, a ta się zajmuje nad moralną oceną handel bronią przez takie wielkie państwo. I wiele było takich, mi ręce opadały, no. Znaczy, to jest, co się nazywa totalitarne myślenie, bo z braku umiejętności abstrahowania, po prostu to nie jest przecież tematem pracy. Generalnie stwierdziłem, że to nie ma znaczenia. Przyjąłem do wiadomości, że takie kraje handlują bronią i już. No tak, no i tyle, nie? No tym jest praca, jest analiza. Wszyscy, no i mi się wydaje, że poziom naukowy powinien być no, do pewnego stopnia suchy, zwięzły i pozbawiony pewnych, prawda, obiektywny, to no, musi stwierdzić fakt. Nie może no, za każdym razem dokonywać moralnej oceny. No ładnie. No to takie podejście ludzkie tych wykładowców. Chciałbym, zwykłego ludu. Biden, żeby powiedzieć przyszłym magistrom i Biden i tam, że to nie są autorzy książek. Mam bardzo często pytania, kto to jest ten i Biden i tam, że bo go nie ma w bibliografii. Właśnie o co chodzi? To wyjaśnij. Co to jest i Biden i tam, że? Co to jest i Biden? To jest, się wydaje, w pracy, to znaczy mniej więcej tyle, co jak wyżej, żeby nie, jak cię cytujesz, to żeby nie przepisywać, przypisać non-stop, na przykład trzy razy z tej samej książki pod sobą, prawda? Korzystałem. To żeby nie pisać, na przykład, korzystałem tam z Kwaśnickiego, no to Kwaśnicki pisze tam, Kwaśnicki, opus cytatów, wydanie, no, a potem znowu to pisze i Biden, strona, albo tamże, albo jak wyżej. No za moich czasów się pisało tamże, widzę, że się moda zmienia teraz. Tak, teraz. Tamże też się czasem pisze, czasem i Biden, moda się zmienia troszkę na i Biden. Aha, i ludzie nie wiedzą, że i Biden jeszcze to jest... I tamże, to są, tamże. I pytałem, co to jest za, co to jest za autor. Ale halo? Pytałem też o tym, jak miał halo? Na imię tamże. O, czekaj, sorry. Pytają, jak mam na imię tamże. Kto to jest tam, dlaczego go nie ma w bibliografii, tak. Ale ty, poważnie, że żartujesz teraz? No, nie wiem, aż
Potem poszukam SMS-a, bo miałem gdzieś na telefonie o to pytanie, potem cię nie wyślę. Ludzie się pytają, co to jest tamże? Boże, i Biden. Tak, to posłuchaj, lepsze rzeczy. Na przykład dawałem źródła, artykuły zagraniczne i stwierdził, że mam je usunąć, bo są za dobre i proszę z normalnych korzystać, nie z takich zagranicznych. Za dobre są? Tak, w ogóle mówię, kilka razy musiałem psuć pracę, nie? Żeby nie używać trudnych słów, jak artefakt, to było jedne, a drugie to było jakieś, nie pamiętam, to jest z łaciny. Artefakt to jest trudne słowo dla... Tak, to było artefakt dotyczący umowy społecznej, coś było artefaktem umowy społecznej. I stwierdziłem, że to słowo tam jednak pasuje. Ale jest to było mnóstwo takich, no. No dobra, jeszcze mam słuchacz dzwoni, to dam mu zapytać szybko pytanie. Cześć, Remol. Cześć, takie mam pytanko na szybko. Ile osób, które powiedzmy napisały, które zleciły napisanie pracy magisterskiej i tak dalej, dostały potem pracę, czy tam zatrudnienie w tym zawodzie, w którym się kształciły? Stepan, ja skąd mam wiedzieć, co mnie to interesuje? Zrobili przelew? No to chyba. Chyba za dużo wymagasz, nie? Ile zdali, to jeszcze tak, ale... Wypady książeczki, szczepień, pamiętnika, ani nic takiego, no. Uczelnie mają obowiązek monitorować absolwentów, ja nie. Wiesz, mnie przestaje interesować, jak robi ostatni przelew, tak? A szkoda, bo byłoby fajne ten. No szkoda, że w sumie... Nie wiem, jakoś niespecjalnie mnie to interesuje. Mało zawodzie, chyba mało który. Dobra, dzięki, Remal. No dzięki. Na razie. Hej. No dobra, jakie jeszcze kwiatki były fajne? Wiesz co, nie wszystko chcę mówić, bo to jednak ktoś by mógł poznać swoją pracę. Ale no było takich sporo. Podstawowy brak wiedzy od ludzi, którzy powinni już mieć pewien poziom. Ale ty mówisz teraz o tych, co oceniają te prace? Czy to jest Eurokorpus? Co jeszcze raz? Eurokorpus. A nie wiem właściwie. Co to dobrze, jest? Ale ty nie jesteś specjalistą od bezpieczeństwa europejskiego, prawda? No, ale nie trochę. No więc pan specjalista, chciał, żebym mu wymyślił temat. No mówmy się, Eurokorpus to są takie wojska Unii Europejskiej. A są w ogóle takie, czy to jest kpina tylko na papierze? Nie wiem, że Unia Europejska ma wojsko? Kilka dywizji by tego się zebrało. Nie, no, ja wiem, że ma teoretycznie, słyszałem, ale... To są jednostki narodowe, wybrane, prawda? Noszą te naszywki z tym... z gwiazdkami. Ja myślałem, to taki ONZ, tak? Że idą gdzieś, wypełniają dużo papierów i udają, że coś robią. No, trochę na piratów populują tych somalijskich, ale nieważne. Ja mówię to może o Eurokorpusie. A co to jest? Wiesz, to tak jakbym, nie wiem, filolog angielski pytał, no o co lepsze? Nie wiem, no może Szekspirze. To też Szekspir? To jest tak podstawowa informacja. Czyli Eurokorps to są korps, w sensie, no wojska, tak? No tak, tak. No jesteś, co za to. I co, nie wiedzą ludzie takich rzeczy, studiując to przez 5 lat? No. To mi się w pale trochę nie mieści. Uwierz A mi. Czytać umieją? Posłuchaj, no ja mówię, nie do końca mogę mówić, bo to jednak pewna mi obowiązuje sytuacja, ale powiem tak, jest tym kiepsko, niestety jest kiepsko. Bywa różne, a jakieś egzotyczne kierunki pisałeś? Jakieś takie, nie wiem, wróżbiarstwo czy tam inne? Nie, pisałem coś, nie wiem co to był za kierunek, chyba wolę nie wiedzieć, o coś o lotnictwie. To było historii lotnictwa i tak dalej, taka praca głównie o pielęgniarstwie się zdarzały, co ja tam jeszcze pisałem. A różne, na prawa jakieś, prawa, ale to były jakieś zaliczeniowe prace. Ale ty wiedziałeś coś o tym pielęgniarstwie wcześniej? Za cholerę, człowieku, co ja jestem. To zdążyłeś się nauczyć o pielęgniarstwie tyle, żeby wystarczyło zaliczyć całe studia. Chwilę, ty myślisz, że ja się uczyłem? No. No to poważnie, coś trzeba wiedzieć do tej pracy. Ja dostaję pieniążki za to, żeby napisać pracę, a nie żeby się tego nauczyć. Żeby pracę napisać. Gdybyś się zaczął pytać tych prac, ja większości nie odpowiem, nie pamiętam. Przeszło, jak, troszkę jak ten chińskie pudełko, wiesz? No ale poczekaj, bo chodzi mi o to, że
studia muszą być niewiarygodnie nieefektywne, skoro komuś teoretycznie ma 5 lat zająć napisanie pracy, która dla ciebie, tak od zera, nie znając tematu, zajmuje tam do miesiąca, powiedzmy, nie? No. No to przy studia to jest nieporozumienie w ogóle. Już każde, po prostu nieefektywne. Nawet jeżeli są przydatne, to są strasznym marnowaniem czasu. Tak, bo nie ma żadnej selekcji, sprawdzania, czy oni coś umieją. No mówię, ja jestem ekonomistą, z tego mógłbym się, prawda, tam wypowiadać. No, jak pisałem za administracji, politologii, to starałem się pisać takie, żeby były troszkę ekonomiczne w klasie. Jakbyś miał reformować ten system edukacji, przynajmniej to zaliczanie, nie? Komu dać magistra, komu nie, to jakbyś to... Co, nie mam jakiegoś konkretnego pomysłu. Jedyne to jest po prostu wymaganie od tych wykładowców, żeby byli po prostu bardziej konkretni, żeby na... A jak wymagać od nich? Po prostu, żeby... Bo są tacy, którzy sprawdzają dobrze, pytają tych ludzi o tą pracę, próbują prowadzić z nimi dyskusję, wymagają, żeby ten po kawałku... I w ten sposób, wiesz... No ale czekaj, bo po co mają oni być wymagający, skoro mogą nie być? No właśnie. Czy po co się mają męczyć? Co ich motywuje? Czym jest? No musiałaby ta praca być naprawdę pisana dłużej, nadzorowana lepiej, musiała być większy wymagana i musiałaby po prostu odpadać napisanie prac połowa, nie? A ile odpada właśnie? Nie chyba. Napisanie samym nie będzie. Znaczy, jak nie napiszę, no to wiesz, bywa tak, że ktoś nie napisze, w końcu nie tego... jakieś formalności nie spełni, no to jest problem, nie? Ja mało przez pracę nie chciałem, bo po prostu promotor mi trzymał, nie poprawiał, bo on się, bo mi jak powiedział, że jego habilitacja jest ważniejsza od mojej magisterki i musiałem powtarzać rok, co trwało tydzień, znaczy dostałem papierek, że powtarzać rok, złożyłem pracę i tydzień później już byłem magistrem, ale teoretycznie powtarzałem rok. Hmm. A masz jakieś porównanie z prywatnymi uczelniami? Prywatnej państwowej? Na prywatnych jest dużo gorzej. Na prywatnych jest gorzej? Dużo gorzej. Tam pod jakim względem? Tam dopiero jest po prostu produkcja papierków na jakąś straszną skalę. Ale jaj. No to, ale czekaj, bo papierki to papierkami. Lepiej na pewno nie jest. Jest wszędzie tak źle, że trudno mi tam jakoś porównywać, ale no... Czy bardziej mi chodzi o to, czy da się tam nauczyć czegoś, bo papierki to tam na pewno jest kpina, bo ludzie płacą to. Powiem tak, ja na przykład teraz poszedłem na prywatną uczelnię na studia podyplomowe z rachunkowości. O. I powiem, że jestem zachwycony, po prostu zachwycony. Pani, która prowadzi, ma olbrzymią wiedzę. W ogóle przychodzę na wykłady, dostaję książeczkę uczelni, otwieram pierwsze Mises i artykuł o szkole austriackiej. Poważnie? A to dlatego, bo prywatnie. Wykład sprawa zaczyna się od pochwały dla wolności, wiesz, liberalnego prawa gospodarczego, a wykład od rachunkowości zaczyna się od zdania, jaki wspaniały jest kapitał. No człowieku, no... Normalnie aż mnie wcięło trochę. Człowiek sprawdza, czy mu się nie śni. No nie śni. Pani ma olbrzymią wiedzę, dzieli się nią dość entuzjastycznie. No oczywiście znalazł się banda idiotów, który napisał na nią skargę, za dobrą wiedzę, a oni potrafili powiedzieć, że oni nie rozumieją, bo są na za niskim poziomie, a wykład jest na za wysokim i złożyli na nią skargę. To ciekawe. Jesteś. No dobra, ale podejrzewam, że papierologia to jest, tak jak mówisz, kpina rzeczywiście, no bo jak ktoś przychodzi do prywatnej uczelni, to raczej chyba bardziej się chce nauczyć już. Nie, a jeżeli, a papier chce mieć bez... Bardziej po papierek. No po papierek tak. Tak. Znaczy chodzi o to, że tam masz wybór, że chcesz mieć papier, to go będziesz miał łatwiej, ale chcesz się nauczyć, to też tego masz okazję. Ja chodziłem na podyplomowy, to jest inna para kaloszy, wiesz? Aha. A jeszcze jedno pamiętaj co do pracodawcy Słońca. Sektor publiczny, tam patrzą tylko na papierki, na dwa papierki, magistra i w sensie jak masz w dowodzie, to znaczy, jak, bo masz tak samo jak tatuś, który jest pewnie członkiem PSL-u albo Platformy, tak? No, jak masz prawda, akt urodzenia z odpowiednim nazwiskiem i dyplom, papierek, bo musi być jednak ten magister, no to... No czyli, no, selekcja jest strasznie negatywna do tych państwowych instytucji i firm. Ale mówię, no są różni klienci, niektórzy naprawdę nie mają czasu, są na zaoczenie, ja też ich rozumiem, no kapitalizm, prawda, jest popyt, jest podaż, no. No tam gdzie jest, to jest, ale jego trochę mało. Ubywa kapitalizmu, niestety. Czasem wyrzuty sumienia. No, Lukas pyta na czacie, jaka to szkoła jest? Bo może... Moja? No. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. No proszę.
A ta pani, to powiedz, że będzie nie, na... Nie, więc domyślam się, ja nie chcę też być, bo szybko się mnie orientują, kim jestem. Pani mnie przestanie lubić. A, no szkoda. Nie, my bardzo popieramy panią i szkołę austriacką ekonomię. Pani doktor wiedzę ma po prostu olbrzymią i no, krynica wiedzy. Pięknie. No proszę, bywa wszędzie. Wszędzie bywają ludzie, którzy coś wiedzą o ekonomii. To nawet bardzo dużo i to nawet na państwo... Nie, to nie jest, to jest prywatne uczelnia. No, ale ona to na państwowych też robiła, no różnie, nie? Dobra. Czy jest jakaś najgorsza uczelnia, która, no nie wiem, jest tak się wybija z tych prac, że tam największe tumany? Nie wiem, nie wiem. Ja czasami nawet nie znam uczelni, bo mnie to nie specjalnie interesuje, ale nie wiem. My sobie pisałem na bardzo różne. Większość jednak na prywatne, ale pisałem na bardzo różne. Chyba, zresztą ja jestem cięty troszkę na swój UJ. No ja też, bo byłem. I powiem ci tak. Jak ja pisałem sobie pracę, będąc studentem, to zawsze truje, ledwo, albo i nie to. Jak pisałem na ten sam wydział, tym samym ludziom, pracę pod innym nazwiskiem, prawda, moich klientów, których wcześniej znałem, no to raz dostałem 4+, bo klient złożył pracę dzień za późno i za to dostał karę o pół oceny, prawda, o piątka, tak to zawsze był piątka. Coś podobnego. I z czego to wynika? Jak myślisz? Może mnie nie lubili po prostu. A może po prostu się pisze na luzie lepiej, bo to już... Jakim kogoś... ludzie? Na luzie. Człowiek nerwy zjadam. Tak? No, nerwowa praca. Wiesz, no bo jak jest robota, bo to z takimi falami uderza, wiesz? Długo nie ma roboty, potem nagle jest dużo, no i tak. No tak. Dobra, musimy kończyć, więc jak dobra, coś na koniec, sekundę. To teraz. Jeśli komuś coś trzeba napisać, śmiało, do Martina. On a ja mi... przekażę. Ma. Tak jest. Okej, okay. Jak ktoś jeszcze chce zadzwonić w ostatnie sekundy, to teraz musi i zadać pytanie. A ty możesz coś zareklamować? Może, jakbyś chciał, na koniec. No, to już może Martin przekaże, że jak puścisz jak kiedyś ich piosenkę, znajomych zespół. Hellhaven. Dobra. Można znaleźć na Facebooku, można znaleźć spokojnie na MySpace'ie. Dobra, jest, będzie bo... ostatnie. O, ktoś pisze. Ostatnie pytanie na koniec. To znaczy takie pytanie. Znowu mężczyzna, albo z kobiet. No dużo kobiet tutaj mamy. Ale, cześć, ale cześć. Z Skype'ami mężczyzn, tak? No powiesz, tak. Kobiety czasem mają coś wspólnego z mężczyznami. Czasem mają. Tak, no. Na przykład tytuł magistra. O, to kobieta magister dzwoni. I chciałam tylko powiedzieć. Halo? Tak? No. No, że ja kończyłam studia na Akademii Muzycznej i u nas no, jednak, no oczywiście też piszemy pracę, no już akurat pracę napisałam bardzo szybko, też tam ludzie różnie z tym załatwiają, ale jest jednak sposób u nas, żeby sprawdzić to, bo my musimy jeszcze zagrać 1,5-godzinny koncert i tego już nikt za nas nie zrobi, nie? A. Że na każdej uczelni można by było, nie wiem, wprowadzić coś takiego. Ale wiesz co, nie, łatwo właśnie, to, miałbyś pomysł coś takiego napiszę, wprowadzić? Ty masz, przepraszam, utwór stworzyć, tak? To zależy, jeżeli jestem na studiach na kompozycji, to tak, nawet okay. Szereg. Załóżmy, że jesteś na kompozycji, masz zrobić utwór i go zagrać, tak dobrze myślę? Na kompozycji nie musisz go grać, wystarczy, że go po prostu napiszesz. Aha, no tutaj ktoś ci może napisać. No ale ja muszę zagrać powiedzmy koncert na utworów, nie wiem, Beethovena, Bacha, Chopina. No dobrze, muszę wyjść i to zrobić osobiście i tego nikt zagrałbyś? Nie. Zagrałbyś? Nie. Można się przebrać. Pracę o czym piszesz? Na słucham? A pracę piszesz o czymś innym? Słucham? Jak o czym piszesz pracę, jeżeli grasz? No przeważnie też o muzyce. Pracę można... Nie, no, pracę się da napisać, zagrać trzeba osobiście. Musisz pisać. No i właśnie zaznam się, czy... Pisania, a ty sobie bierzesz ten instrument, na którym robisz grać i odwalasz ten 1,5-godzinny koncert. Proste. No to już musisz sama. Nie, no. To trzeba wyjść przed taką. Ale mam pytanie, czy z twojego doświadczenia, Maćku, wynika, że na uczelniach można by było wprowadzić coś, co człowiek musiałby zrobić osobiście i to by dawało no, odczucie jego wiedzy dla kogoś, tak. Kto daje ten tytuł. Tak. Dobrze stworzona obrona pracy, na której ta bardziej wygląda, bardziej przypomina obrony doktorskie, czyli ileś tam osób, w tym ludzi jakby trochę z zewnątrz, cię pyta, ty jesteś zmuszony do ciągłej dyskusji o tej pracy. No ale na poziomie magistratu takich, aż takiego sita nie ma, prawda? No nie ma, powinno być.
Nie ma absolutnie, pytasz jak bym to rozwiązał, ci mówię. Obrona, która naprawdę weryfikuje, czy ta osoba tę pracę napisała i czy posiada tą wiedzę o tej czyli pracy. Czyli tak naprawdę można to zrobić w każdej chwili, tak? Nie wiem, czy w każdej, bo to nie jest proste skonstruowanie takiej obrony. To musi być kilkanaście osób z dużej wiedzy, jednocześnie niezłośliwych, bo to wiesz, jeżeli chcesz, to każdego... Dobrze, proszę. Udupisz, można, tu tak, wolno, tu wolno. Wolne zadać złośliwe pytania. Tu chodzi o to, żeby... Bo też trudno, żeby kogoś pytać z 5 lat studiów szczegółowo, bo wiadomo, ale no można za pomocą dobrych pytań się zorientować i większość wykładowców jakby chciała 2-3 pytania i by wiedzieli, kto tą pracę napisał. To prawda, byłam kiedyś na takiej uczelni, chwilowo studiowałam we Francji, gdzie z kolei u studenta sprawdzano w ten sposób, że on miał zadawać pytania i na podstawie jego pytań komisja się zorientowała, na jakim on jest etapie danej. Tak, tak, bo to miałoby być, taka obrona miałaby być dyskusją, prawda? Nie tylko pytaniem, odpowiedzią broniącego się, ale byłoby dobrze, gdyby był ktoś o sporej wiedzy, nawet na przekorę, o przeciwnym zdaniu i musieliby dyskutować, prawda? Tak, rozumiem. I wtedy on by musiał też zadawać pytania temu swojemu oponentowi, prawda? Okej. Okay. Muszę wam przerwać, bo się czas audycji skończył. Dzięki. Okej. Okay. To jest czerwony guzik. No, to z nami był... Czy ja mogę powiedzieć imię chociaż? Maciek. Maciek, dobra. Myślałem, że... Imiona zostały zmienione przez redakcję i tak dalej. Dobra, jak ktoś potrzebuje i chce to pracę, to niech się zgłosi do mnie, a ja przekażę dalej. Nie ma problemu. Ja nie uważam w tym absolutnie nic niemoralnego. To jest wszystko no po prostu odpowiedzialność tego, kto chce mieć pracę napisaną albo pisać sam. To wiesz, zlecasz, twoja sprawa między tobą a tym, kto pisze, to i tak twoja wiedza na końcu będzie się okaże, czy tak, jest czy krótko, nie. Jeżeli, ja nie mam skrupułów dlaczego. Jeżeli przez 5 lat ci profesorowie przepuścili tego pacana, wiedząc, że jest pacanem, to ja, zwykły magister, mam mieć skrupułów, bo napisałem mu tylko jedną pracę, która z formalnością. Ale ty zrzucasz odpowiedzialność na tych tam uważam, kadr. Ja uważam, że to osobista jednak bardziej, myślę, odpowiedzialność. Ale biorą odpowiedzialność za poziom nauki. Wiesz co, i co, ty wierzysz w taki system, w takie komunalne, nie, wspólne rzeczy, tak? Doktorzy to kiepscy profesorowie. Skąd się biorą ci doktorzy? Z tych samych magistrów. No tak, dokładnie. Wiesz co, ale może problem się bierze z tym myśleniem wspólnym, że to my wspólnie dbamy o wspólną naukę. To nie działa. Jak ja dbam osobiście o moją, to działa. Doktor powinien osobiście dbać o polską naukę. O własną. Przed idiotów. Nie o naukę, o siebie samego ponieważ. Ale nie też o naukę, bo jest jej częścią, niech wypieprze idiotu. Nie ma czegoś takiego jak nauka, on jest częścią siebie. Wiesz, jakby każdy dba o siebie. Dba chociaż o, nie wiem, jakąś swoją przyzwoitość, nie okłamywania tych ludzi. No. No to prawda, moralność to by się przydało. I profesor jeden powiedział, że ja się na tą uczelnię nie nadaję. Nie twierdził, że jestem idiotą, tylko stwierdził, że pan po egzaminie stwierdził wiedza 2, praktyka 5. Średnia 3,5. No i tak wyglądały dwa egzaminy, którego niego miało. Zarządzanie. No dobra. Okej, okay, dobra, musimy kończyć. Także dzięki bardzo za wywiad. To był jeden z fajniejszych w tym radiu. Pożyteczny. Jakaś rada na koniec dla ludzi młodych? Wyjeżdżajcie, studiujcie, się, nie studiujcie. Nie, żeby się po prostu wzięli siebie, nie spinali i zaczęli pisać, bo to jest do zrobienia i może dawać dużą frajdę. Moja praca napisana da mi dużą frajdę i naprawdę jest satysfakcja. Jest satysfakcja. Właśnie, nie, jeżeli o te prace są oceniane i on, student czułby, że jakiś efekt pozytywny, że ktoś go za to pochwalił, to jest taka przyjemność, napisałem coś dobrego. No dobra, wiem, ale bym bardziej chodziło, czy warto w ogóle studiować, czy jak są studiować? Inne opcje. Tak, studia mogą uczyć, jeżeli chcesz z nich korzystać, to w większości wypadków możesz. No ja nie mogłem na swoim UJ-cie, ale a bardzo chciałem. Dobra. UJ, to jest UJ. To jest UJ. Dobra, dzięki. Tym pesymistycznym akcentem, prawda, na pochybę UJ-owi i tak dalej. Okay. Kończymy. Dzięki, Maciek. Hej. Hej. To był Maciek. I kończę, przedłużyłem dzisiaj. Po mnie jest audycja Freedomia, więc zostańcie. Będzie coś o podróżowaniu, albo o wolności, albo o podróżowaniu i wolności, albo o domach. W sumie nie pamiętam, o czym będzie. Tak czy inaczej, za tydzień już będę z wizją, chyba, mam nadzieję, bo już będę w miarę zdrowy, ale nawet się udało, dużo nie kaszlę, nie oplułem was tam przez mikrofon i bardzo fajnie. Piszcie komentarze pod audycją,
co myślicie na ten temat pisania prac i edukacji polskiej i macie kawałek wiedzy od praktyka, więc wykorzystajcie ją, byście na własny rachunek, jakie wnioski wyciągniesz, takie będziesz miał. No. A pamiętajcie, że raport Martina jest częścią Radia Kontestacja. Jak chcecie, żeby kwitło, to sponsorujcie. Znajdziecie wszystkie informacje na stronie www.kontestacja.com. Od ciebie zależy, czy wolne media będą istnieć. To tak się mówi w tych wolnych radiach różnych, marejach i tak dalej? To od ciebie wszystko zależy. Bez ciebie nas nie będzie. Umrzemy wszyscy. Nie będzie mediów, nie będzie nic. Kononowicz będzie. Dobra, dobranoc, cześć! Albert, wychodzimy!